zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Uczu. Dzisiaj chcemy wam pokazać grę Aeon's End, drugą edycję, podstawkę, którą w Polsce wydało wydawnictwo Portal. Jest to gra pochodząca z naszych prywatnych zasobów. Dobrze, gra Aeon's End to jest gra kooperacyjna, gra przeznaczona od 1 do 4 graczy, której, jeśli chodzi o tło fabularne, mamy tutaj przedstawiony świat, w którym doszło do pewnego rodzaju kataklizmu. Z magicznych bram zaczęły pojawiać się przeklęte istoty, zwane bezimiennymi. No i te istoty zaczęły miasto po mieście ogarniać cały tam znany świat. Zostało już tylko i wyłącznie miasto Gravehold, którego według fabuły będziemy strzegli. My będziemy się wcielali w tak zwanych magów bram, czyli osoby, które opanowały te złe bramy, przez które złe postacie przechodzą, do tego, żeby właśnie z tymi złymi postaciami walczyć, i każdy z graczy będzie miał takiego właśnie swojego maga bram do dyspozycji. W zależności od tego, ile osób będziemy grali, tylu tych magów bram będzie się pojawiało. Dodatkowo w każdej grze będzie się pojawiał jeden tak zwany Nemesis, który jest reprezentowany przez taką większą kartę tutaj po lewej stronie. No i naszym zadaniem będzie pokonać tego Nemezisa, przetrwać jego ataki, obronić Gravehold. Jeśli nie uda nam się tych celów wykonać, no to w tym momencie cały zespół przegrywa, tak? Wszyscy gracze przegrywają. Jakie tutaj mamy komponenty, co wchodzi w skład gry? Mamy tutaj bardzo dużo kart. Karty, które tutaj widzicie, to już jest rozgrywka rozłożona, przygotowana właśnie do gry. Mamy karty tak zwane rynku, mamy karty, które podstawowe każdy z graczy posiada, w zależności od tego, którym magiem bram będzie grał, takie karty będzie posiadał, tych kart zawsze będzie 10. Mamy karty, które tworzą talię Nemesis, o tym sobie powiemy też za chwilkę, jak to tam się tworzy. I mamy tak zwaną talię tur. Tutaj w grze Aeon's End jest kolejność graczy o tyle nietypowa, że właśnie do tej talii tur będziemy wkładali numery graczy. Każdy z magów bram będzie otrzymywał na początku numer. Te numery są w kolejności oczywiście od 1 do 4. W grze dwuosobowej będziemy mieli tylko jedynkę i dwójkę. I tą talię tur będziemy tasowali, i w zależności od tego, co nam się, jaka karta się pojawi, to ten gracz będzie wykonywał swoją turę. I później wybieramy kolejną kartę. Może być tak, że jeden gracz będzie grał dwie tury po kolei. Później może być tak, że kolejni gracze będą grali. No i może się okazać tak, że dwie tury po kolei będzie grał Nemesis. I to właśnie będzie nam definiowało, czyj ruch obecnie następuje. Jeśli chodzi o pozostałe komponenty w grze, to tutaj poza tą kartą, planszetką Maga Bramy, każdy dostaje jeszcze tak zwane bramy właśnie, przez które będzie rzucał zaklęcia. I tutaj planszetka gracza też pokazuje, w jakim układzie oraz ile tych bram się pojawia, bo też nie zawsze będą one 4. Jeśli chodzi o pozostałe komponenty, tutaj mamy jeszcze znaczniki życia, tak zwane znaczniki, to są znaczniki ładunków. Tutaj mamy takie znaczniki mocy, no i pozostałe znaczniki numerów graczy, które akurat w tej rozgrywce naszej dzisiejszej nie będą wykorzystywane. Posiadamy w grze dwa kręćki. Jeden kręciek służy nam do oznaczenia punktów życia naszego Nemesis. U nas ten, którego wybraliśmy, będzie miał ich 50. Jeśli chodzi o Gravehold, w takiej standardowej rozgrywce Gravehold będzie miało 30 punktów życia, ale istnieje warianty prostsze bądź trudniejsze, w którym to ta ilość punktów życia na Gravehold będzie mogła się zmieniać. Otrzymujemy pomoce graczy, każdy z graczy będzie mógł z takich pomocy korzystać. No i oczywiście poza kartami, które tutaj widzicie, mamy jeszcze całą masę dodatkowych kart, które po prostu w tej rozgrywce nam nie wyszły na rynek, więc nie będą dla nas dostępne. One mogą być dostępne w innych scenariuszach podczas walki z innym Nemesis. Dobrze, jeśli komponenty mamy w miarę omówione, to teraz powiedzmy sobie, o co tutaj właściwie będzie chodziło, na czym gra będzie polegała. Generalnie, jak wcześniej wspomniałem, warunki zwycięstwa są dwa.
w momencie, kiedy nasz Nemezis spadnie do zera, jeśli chodzi o punkty życia, w tym momencie gra natychmiastowo się kończy i wygrywają bohaterowie. W sytuacji, gdyby talia Nemezis się wyczerpała, a Nemezis nie będzie miał żadnych kart mocy oraz popleczników, czyli te dwa rodzaje kart, które są takimi kartami stałymi w grze, nie będą występowały, to w tym momencie znowu gracze również wygrywają. Co się dzieje? W jakim momencie gracze przegrywają? Gracze przegrywają natychmiast, jeśli Gravecold spadnie do zera punktów życia oraz jeśli obaj gracze zostaną wyczerpani, czyli zostaną pokonani, ich punkty życia spadną do zera. Dobrze, jak to będzie, jak to wygląda, jeśli chodzi o przygotowanie do gry, ponieważ to też jest istotne, jeśli chodzi o serię Eon's End. Po pierwsze, wybieramy sobie Nemezisa, z którym będziemy grali i tych Nemezisów mamy w podstawowej grze czterech. Tutaj akurat będziemy grali takim Nemezisem, który stanowi kartę promo, którą dostaliśmy właśnie podczas tegorocznego Portalconu. Mamy Gniewarodnego, Maskę, Księcia Pożeraczy i Królową Roju. I teraz każdy z tych Nemezis ma swoje tło fabularne z drugiej strony karty oraz taką sekcję przygotowanie. I tutaj mamy opisane, co do tego Nemezisa trzeba będzie przygotować. Oni mogą mieć lekko zmienione zasady gry, jeśli chodzi o postępowanie. No i w momencie, kiedy już te przygotowanie rozpatrzyliśmy, odwracamy sobie tę kartę Nemezisa. Ona po lewej stronie ma wpisane, ile ma punktów życia, czyli tyle musimy ustawić na naszym kręćku. Ma opisaną zdolność wyzwolenia, która jest triggerowana przez różne sekwencje w grze. Ma od razu opisany trudniejszy wariant, jeśli chcielibyśmy większego wyzwania. No i ma ewentualnie dodatkowe zasady jako przypomnienie dla graczy, co ten Nemezis właściwie nam będzie robił. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o niego. Jeśli chodzi o jego kartę, odkładamy ją na bok. No i przechodzimy do dalszego przygotowania. Jak wygląda dalsze przygotowanie? Generalnie każdy z Nemezisów w tej wersji podstawowej będzie miał swoje karty Nemezis. I te jego karty Nemezis tutaj na dole będą opisane właśnie skąd one pochodzą, czy jego Nemezis te karty są. Dodatkowo po prawej stronie, w prawym dolnym rogu będą miały napisany tak zwany rząd tej karty, czyli taki powiedzmy jej tier. Rzędy kart są 3. Zawsze przygotowując rozgrywkę, będziemy je układali pierwszy rząd na górze, drugi rząd w środku talii i trzeci rząd kart Nemezis od spodu. Karty Nemezis dzielą się na dwa rodzaje, właśnie te specjalne, jeśli chodzi o naszego Nemezis, oraz karty podstawowe. Jeśli chodzi o karty podstawowe, mamy je przed rozgrywką również podzielone na te trzy rzędy. I tutaj przychodzi nam z pomocą instrukcja, w której to jest powiedziane, w zależności od tego, ilu graczy będziemy grali, jest taka prosta tabelka, ile tych kart podstawowych musimy wtasować do tych kart specjalnych. Uwaga, jeśli chodzi o karty trzeciego rzędu, zawsze będą wchodziły w komplecie, czyli wszystkie karty trzeciego rzędu zawsze tutaj będą nam wchodziły do gry. W momencie, kiedy ułożymy sobie właśnie taką talię, niektórzy Nemezis mogą mieć jakieś jeszcze specjalne zasady, mogą mieć na przykład karty rzędu zerowego i wtedy one tworzą jakby osobny deck. Tutaj w tym przypadku tego nie mamy. Układamy sobie tą talię z boku i ona będzie tutaj na nas czekała. Dodatkowo oczywiście będziemy musieli przygotować talię tur. Jeśli chodzi o talię tur, zawsze Nemezis będzie posiadał dwie karty. I teraz, jeśli gramy w wariancie dwuosobowym, to będziemy mieli po dwie karty z numerami oznaczającymi każdego z graczy. Jeśli gramy w wariancie trzyosobowym, to będziemy mieli wtasowane karty o numerach 1, 2, 3 oraz kartę z oznaczeniem X-a. I teraz w momencie, kiedy będzie tura gracza X, to gracze między sobą wybierają jednego z graczy, który właśnie tę turę będzie wykonywał, tak? Więc to jest takie udogodnienie i ono występuje właśnie tylko i wyłącznie w tej grze trzyosobowej. Jeśli gramy w pełnym składzie, no to każdy z graczy ma po jednej takiej karcie i zawsze te dwie karty Nemezis wtasowujemy. Więc tak będzie wyglądała właśnie ta talia, którą też przed grą przygotowujemy i te talie dokładnie tasujemy. Tutaj trzeba będzie zwracać dużą uwagę na to, które karty tasujemy, których kart nie tasujemy. Przykładowo, talia tur jest tasowana w całości. Jeśli chodzi o talię Nemezis, my jej nie tasujemy w całości, ale tasujemy ze sobą karty poszczególnych rzędów, czyli jeśli mamy karty rzędu trzeciego, tak, jeśli chodzi o talię Nemezis, mamy je podstawowe oraz karty naszego Nemezis, to w obrębie tej części, tej sekcji, te karty tasujemy ze sobą, ale ponieważ są to karty trzeciego rzędu, odkładamy je na spód i później kładziemy karty przetasowane drugiego rzędu, no i na szczyt tej talii kładziemy karty przetasowane pierwszego rzędu, ale rzędów między sobą nie tasujemy. Dobra.
I to jest przygotowanie, jeśli chodzi o Nemezisa. Jeśli chodzi o przygotowanie nasze, może zaczniemy sobie od tego, to wybieramy sobie jednego z magów bram. Tych magów bram w podstawowej wersji mamy 8 magów bram mamy w podstawowej wersji gry. Oni również mają swój wątek taki fabularny opisany, a z drugiej strony już mamy pełne przygotowanie. Co na tej karcie tak naprawdę się znajduje? Po pierwsze, mamy informacje o tym, ile i w jaki sposób mamy otwarte bramy, tak? Czyli tutaj w tym przypadku Ian dwie bramy ma otwarte, to są takie pełne koła, no i tutaj ma ustawienie bram w zależności od tego, na którym, czy na trzecim, czy na czwartym poziomie. Wszystkie bramy, one występują właśnie w numeracji od 1 do 4, każdy z graczy dostaje jedną jedynkę, jedną dwójkę, jedną trójkę, jedną czwórkę. I one, ta pierwsza zawsze jest otwarta. Jeśli chodzi o drugą i kolejne, to one mają cztery ścianki, a na odwrocie już mamy ten wariant otwarty. I teraz na czym to będzie polegało? W zależności od tego, jak będziemy mieli bramę ustawioną, to tutaj będziemy mieli taką specjalną strzałkę, która będzie nam mówiła o tym, że będziemy mogli tą bramę otwierać bardziej, tak? Czyli żeby móc skorzystać z tej bramy, tak, to będziemy musieli doprowadzić do sytuacji, w której ta brama będzie otwarta. I teraz mamy tutaj opisany koszt w walucie w grze, tak zwanym eterze, który musimy wykorzystać, żeby otworzyć tą bramę. I mamy dwie możliwości, jeśli chodzi o otwieranie bram. Po pierwsze, możemy wydać większą ilość eteru jednokrotnie i wtedy wydając 5 eteru, ja tą bramę po prostu od razu otwieram. Albo, jeśli mam słowo wzmocni, to w tym momencie wydając mniejszą ilość eteru, ja mogę tę bramę jakby uchylić, otworzyć właśnie, wzmocnić, otworzyć ją częściowo, tak? I teraz jak brama jest otwarta już o ten jeden obrót, o te 90 stopni, to tutaj koszt otwarcia tej bramy już jest mniejszy, czyli w następnej turze będę mógł wydać mniej tego eteru, żeby tę bramę całkowicie otworzyć, ale również będę mógł po raz kolejny tę bramę wzmocnić, czyli wydać ten mniejszy koszt, żeby ją przekręcić. Jeśli chodzi o wzmacnianie i otwieranie bram, to mogę to robić wielokrotnie podczas swojej tury, tak? Czyli jeśli stać mnie na to, to mogę na przykład bramę obrócić o kilka poziomów. W momencie, kiedy już będę na tym etapie, że od góry będę miał to żółte oznaczenie, tutaj już nie mam tego wzmocnienia, po prostu otwieram tę bramę i ta brama już jest otwarta i ona do końca gry taka otwarta będzie. Ona mi się nie będzie zamykała w trakcie gry. No i właśnie tutaj te oznaczenia na karcie naszej postaci pokazują nam, w jakiej sekwencji mam te bramy ułożyć, tak? Czyli to jest sekwencja startowa dla Adelheima. Ok, jakie tu mamy jeszcze informacje? Mamy miejsce na numer gracza, mamy również miejsce na życie. W zależności od tego, w jakim wariancie gry gramy, my grając w wariancie podstawowym będziemy mieli 10 punktów życia, które sobie zaraz wyłożymy, jeśli chodzi właśnie o te kropelki krwi na naszej karcie postaci, więc one będą widoczne i to po prostu będziemy odrzucali z naszej karty postaci. Później mamy informacje o początkowej ręce oraz o początkowej talii. I teraz, jeśli chodzi o talię gracza w Aeon's Endzie, ta talia nigdy nie będzie tasowana i to jest kolejna bardzo ważna informacja. Mamy opisaną początkową rękę, którą posiadamy, oraz mamy opisaną początkową talię. Jeśli chodzi o początkową rękę, po prostu dobieramy te karty w takiej ilości, jaką tutaj mamy opisaną. Jeśli chodzi o początkową talię, układamy ją w ten sposób, że karty, które są opisane z lewej strony, najbardziej skrajnie, od lewej do prawej czytając, one będą na wierzchu naszej talii dobierania, a te, które są dalej, one będą poniżej. Czyli w tym przypadku moje 5 kart, 3 kryształy i 2 iskry, najpierw będę miał 3 kryształy, a później dopiero 2 iskry na tym stosiku. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ w trakcie gry, w momencie, kiedy będziemy te karty odrzucali, wykorzystywali, one będą trafiały na nasz stos kart odrzuconych i będziemy musieli dobrać kolejną kartę, ale nie będziemy tu mieli żadnej karty, to te karty, które mamy na stosie kart odrzuconych, odwracamy i kładziemy je w ten sposób. Czyli to, co pierwsze zagraliśmy wcześniej, pierwsze zostało odrzucone, teraz będziemy pierwsze dobierali. I to jest niezwykle istotne, żeby w trakcie gry tych talii nie tasować. Tutaj będzie też ważne, istotne, w jakiej kolejności będziemy odkładali karty na stos kart odrzuconych, ale to sobie za chwilkę powiemy. No i każdy jeszcze z naszych magów bram ma taką zdolność specjalną, można powiedzieć taki ultimate. I tutaj, jeśli chodzi o zdolności specjalne, każda z nich jest troszeczkę inna, troszkę inne rzeczy będzie robiła, przez co w różnych momentach fazy gry będziemy mogli je odpalać. Niektóre będą się odpalały w naszej fazie głównej, będą aktywności, które będziemy mogli odpalić w
w trakcie tury Nemesis, tak? Więc tutaj w zależności od tego, co mamy opisane, a jest to opisane jasno i klarownie, w ten sposób będziemy mogli to wykorzystać. Kiedy możemy to wykorzystać? Ano kiedy będziemy odpowiednio wzmocnieni. Tutaj będziemy kładli takie żetony właśnie nie wzmocnienia, tylko ładunków. Będziemy mieli żetony ładunków tutaj ułożone, one właśnie w ten sposób wyglądają i w momencie, kiedy wszystkie cztery żetony będą na karcie postaci, na karcie maga, to wtedy w fazie, która tutaj jest opisana, będę mógł użyć umiejętności, która poniżej jest opisana. I ona będzie albo mnie boostowała, albo kogoś leczyła, coś będzie robiła. Ważne jest to, że w momencie, kiedy używam tej umiejętności, no to muszę zapłacić wszystkimi znacznikami i wszystkie znaczniki spadają z karty postaci. I znowu musimy je zbierać. Położenie tutaj znacznika kosztuje 2 punkty eteru, o którym zaraz sobie powiemy. Ważne też jest to, że jeśli mój Ian ma tutaj 4 miejsca na ładunki, dziękuję, to nie mogę mieć tych ładunków więcej. Nie mogę ich sobie gromadzić, nie mogę ich zbierać. Jeśli są tylko 4, miałbym dostać kolejny, to on po prostu przepada. Dopiero jeśli zrobię sobie tutaj miejsce, to będę mógł kolejne ładunki tam sobie wkładać. Ok. No i oczywiście po lewej stronie miejsce na talię gracza, po prawej stronie miejsce na karty odrzucone. Tak to będzie wyglądało. Dobra. No i teraz, co jeszcze tutaj mamy przygotowane? Poza tymi kręciołkami, poza Nemesis, poza naszymi bohaterami, mamy jeszcze tak zwaną talię rynku. I to będą karty, które my będziemy mogli kupować za eter. Cena tych kart jest zawsze w prawym górnym rogu ukazana, tak? Czyli tutaj na przykład kula wzmocnienia będzie nas kosztowała 4 punkty eteru. I w momencie, kiedy będzie nas na to stać, będziemy wydawali inne karty, żeby po prostu te karty do naszej talii pozyskać. Jak to będzie, może no, zanim powiemy sobie, jak to wygląda pozyskiwanie kart, to właśnie jak przygotować w ogóle ten rząd handlu. Generalnie w instrukcji mamy dwie podpowiedzi, jeśli chodzi o taki układ predefiniowany, który możemy sobie użyć i wtedy szukamy tych kart po prostu i odpowiednie stosy kart o odpowiedniej nazwie układamy, ponieważ karty w stosach będą się nazywały dokładnie tak samo, to będą dokładnie te same karty. I jeśli chcemy sami sobie zbudować talię rynku, to jest to, co myśmy dzisiaj z Teosem zrobili, to musimy się trzymać tylko jednej podstawowej zasady, czyli zawsze w grze muszą się pojawić trzy karty o takim słowie kluczowym klejnot, czyli trzy karty z rodzaju klejnotów, trzy stosy kart z rodzaju klejnotów, dwa stosy kart z rodzaju artefaktów oraz cztery stosy kart z rodzaju zaklęć. I taki układ będzie stały. Zawsze będziemy mieli tych kart na rynku 9. One po prostu mogą się różnić między sobą, ponieważ, jak już wcześniej mówiłem, w pudełku z grom mamy jeszcze wiele innych kart, które po prostu będziemy mogli sobie w innych rozgrywkach wykorzystać. Tutaj jeszcze też warto wspomnieć o tym, że dostajemy razem z grom tak zwane karty modyfikatorów. To są po prostu pojedyncze karty, które pokazują nam te karty, które są na rynku. Jeśli chcemy sobie to randomowo ustawić, to te modyfikatory sobie tasujemy i wybieramy sobie dwa z nich. Później szukamy właśnie kart o tych nazwach, które po prostu wkładamy wtedy na rynek kart. To nam po prostu pomaga, jeśli chodzi o randomizowanie tego, co tutaj widzimy. Dobra. Czyli tak wygląda rynek kart. To skoro mamy już omówiony rynek kart, to może powiedzmy sobie, czym te karty, czym te słowa kluczowe kart się w ogóle różnią. Jeśli chodzi o karty kryształów, klejnotów, które również mamy w swoich zasobach podstawowych, służą głównie do tego, żeby uzyskiwać eter, tak? Czyli to jest właśnie ten symbol eteru, który mamy tutaj na kartach, mamy go na kartach klejnotów. To jest ta waluta główna w grze, za którą możemy albo kupować karty właśnie z tego rynku kart, albo możemy kupować ładunki na naszą planszetkę gracza, albo możemy wykorzystywać eter, żeby właśnie otwierać kolejne bramy. Więc to jest taka główna waluta, przy pomocy której będziemy mogli wiele rzeczy wykonać. No i teraz, w momencie, kiedy ja będę chciał uzyskać eter, to muszę przed siebie zagrać tyle kart, które po prostu dadzą mi jakąś wartość eteru. W tym przypadku mam tego eteru 3, każda z tych kart daje mi, generuje mi jeden eter, tak? Czyli miałbym kilka możliwości, mógłbym sobie za 2 eteru kupić ładunek, mógłbym sobie za 3 eteru bądź 2 eteru kupić niektóre z kart właśnie z tego rynku kart, mógłbym sobie też za 3 eteru na przykład jakąś bramę otworzyć, czy ewentualnie bramę wzmocnić. Ja decyduję, na co to wydaję. I w ten sposób będę wzbogacał swoją talię kart, czy właśnie poprawiał swoją sytuację, jeśli chodzi o bramy. I to jest pierwszy rodzaj kart, który możemy robić, czyli karty, które dają nam jakąś ekonomię, plus ewentualnie jakieś dodatkowe efekty.
I są to karty, które zagrywamy właśnie i one wchodząc do gry od razu dają nam jakiś efekt. Jeśli chodzi o artefakty, artefakty to są takie już silniejsze przedmioty, które będą nam albo właśnie zwiększały ekonomię, albo będą nam pozwalały jakoś nagiąć zasady gry, kogoś wzmocnić, gdzieś komuś coś przekazać, jakiemuś sojusznikowi. I te karty również, co do zasady jak zagrywamy, to one będą wykonywały swoją rzecz i później na końcu naszej fazy głównej będą nam spadały na stos kart odrzuconych, który właśnie tutaj będziemy mieli z lewej strony. Ostatni rodzaj kart, takie najbardziej tricky karty, to są właśnie karty zaklęć. My również w swojej talii posiadamy takie podstawowe karty zaklęć, które nazywają się w naszym przypadku iskry, ale tutaj w grze mamy cztery karty zaklęć, które też są odpowiednio droższe, no i robią lepsze efekty. W jaki sposób te karty zaklęć działają? Generalnie kart zaklęć nie możemy zagrywać jak klejnotów czy artefaktów tak po prostu przed siebie, rozpatrując ich efekt, tylko każde zaklęcie musi zostać zagrane albo na otwartą bramę i wtedy po prostu je kładziemy tam i w następnej turze, na początku naszej tury będzie ono mogło coś zrobić, tak? Czyli w momencie położenia tego zaklęcia nic się nie dzieje, jeśli chodzi o aktywację. Może być tak, że przygotowując tę kartę coś się będzie działo, ale jeśli chodzi o aktywację, czyli ten główny efekt karty, on nie będzie w tym momencie się odbywał. I może być jeszcze sytuacja, że mogę zagrać zaklęcie na bramę, którą w tej turze będę wzmacniał. Jeśli chodzi o wzmacnianie bram, to nie muszę iść po kolei. Mogę sobie wybrać dowolną z tych bram, którą chcę wzmocnić. Jeśli mam więcej tego eteru, mogę zdecydować się jakąś późniejszą bramę wzmocnić. Co istotne, dwie ostatnie bramy zawsze mają dodatkowy plus jedno obrażenie do ataków. I tych bram też nie muszę po kolei otwierać. To ja decyduję, co ja będę otwierał. I teraz, jeśli w mojej turze zdecyduję się na wzmocnienie którejś bramy, czyli na przykład wzmacniam bramę numer 3, to w tym wyjątkowym przypadku, mimo że ta brama jest zamknięta, mogę na tą bramę zagrać kartę zaklęcia, tak? Tylko wzmocnione bramy w tej samej turze, na nie mogą być zagrane karty zaklęcia, jednak z małą gwiazdką, ponieważ jak będzie kolejna moja tura, czyli znowu ja będę musiał zagrywać, to ja na początku, przed zagrywaniem klejnotów, artefaktów i tak dalej, będę musiał aktywować zaklęcia na swojej bramie. I teraz, jeśli zagrałem zaklęcie na bramę, która jest otwarta, to ja mogę, a nie muszę tego zaklęcia aktywować. Mogę przeczekać, zostawić je po prostu tutaj przygotowane, a mogę z niego skorzystać, tak? Jeśli z niego będę skorzystał, no to w tym momencie on mi spada na stos kart odrzuconych. I tutaj zasady gry jeszcze mówią bardzo ważną rzecz, czyli w momencie, kiedy aktywuję kartę, to ja najpierw kładę ją na stos kart odrzuconych, a później sprawdzam, co tam się dzieje. Czyli na przykład jeśli będzie karta zaklęcia, która będzie mi odrzucała karty, to ja najpierw wywalę zaklęcie, a później będę na to zaklęcie wyrzucał karty. To jest istotne w grze, w której no nie tasujemy kart, żeby sobie to odpowiednio zaplanować, tak? Czyli jeśli jest otwarta brama, to karta mi po prostu spada tutaj. Jeśli jest zamknięta, przepraszam, jeśli jest otwarta brama, to karta ja decyduję, czy z niej korzystam, czy nie. Jeśli brama, na którą zagrałem zaklęcie w poprzedniej turze, była przeze mnie wzmocniona i jest zamknięta, to ja muszę skorzystać z tego zaklęcia. Ja go nie mogę tutaj przechować. I wtedy ono obowiązkowo spada mi tutaj na stos kart odrzuconych. W momencie, kiedy mam kilka zaklęć zagranych na swoich bramach, to ja decyduję o kolejności ich zagrywania. Czyli mogę zagrać, tu mam akurat dwie takie same, ale gdybym miał różne, mogę najpierw zagrać kartę z jakiejś późniejszej bramy, a później zagrać kartę z jakiejś bramy wcześniejszej. To ja decyduję o tej kolejności. Dobra. Byliśmy przy wydawaniu eteru, tak? Czyli wydajemy sobie eter. Więc tutaj, skoro już powiedzieliśmy sobie o tych zaklęciach, które na początku tury nam spadają po prostu na odrzut, to jeśli chodzi o karty klejnotów bądź artefaktów, to my te karty zagrywamy przed siebie, zgarniamy z nich korzyści, możemy nawet nie wydać tej waluty, którą uzyskamy, żeby tylko pozbyć się tej karty, zagrywamy je sobie i później na koniec naszej tury, jak już kupimy sobie jakąś kartę, tą, którą kupimy, od razu nam trafia na odrzut, a te karty, które wykorzystaliśmy, bierzemy do ręki i my sobie je układamy jak chcemy, ale w obrębie tych kart, układamy je sobie w jakiej chcemy kolejności i odkładamy na stos kart odrzuconych. I w tym momencie już zakończyła się nasza tura, jeszcze później będzie faza dobierania. Więc w ten sposób będziemy korzystali z klejnotów i artefaktów, będziemy po prostu kupowali karty. Jeśli chodzi o zaklęcia, zaklęcia będziemy grali na bramy, te zaklęcia będą nam pozwalały robić różne ciekawe efekty w trakcie gry.
Co jest istotne, w grze Eon's End nie będziemy mogli od tak po prostu odrzucić kart z ręki. Czyli w momencie, kiedy będę sobie karty zagrywał, pozyskiwał ładunek, odblokował bramy, kupował inne karty, karty powiedzmy tych kryształów sobie zagram. Załóżmy, że nie odblokowałem żadnej dodatkowej bramy, żadnej bramy nie wzmacniałem, zostały mi dwie iskry w ręku, to mogę tą jedną iskrę sobie położyć tutaj na bramę, no ale tej drugiej iskry już nigdzie nie położę, bo te bramy mam zasłonięte. Nie mogę na koniec swojej tury zdecydować, czy w dowolnym momencie mojej tury, zdecydować, że ja te karty sobie po prostu odrzucam. Ta karta mi zostaje w ręku i w tym momencie, jak rozpatruję koniec tury, to karty, które zużyłem, w odpowiedniej kolejności układam, kładę sobie na odrzut, a karta, która mi została, zostaje na mojej ręce i dobieram się zawsze do 5 kart, czyli w tym przypadku pociągnąłbym 4 karty i miałbym 5 kart w ręku. Gdybym w jakiś sposób tą iskrę sobie gdzieś zagrał, no to w tym momencie po prostu stali, dobieram 5 kart i z tymi 5 kartami będę działał różne rzeczy. Okej, okay. Czy coś jeszcze, jeśli chodzi o turę gracza? Nie, zagrywamy sobie karty, pozyskujemy karty, możemy pozyskiwać ładunek, wzmacniać bramy, otwierać te bramy, przygotować zaklęcia. I ewentualnie korzystać z innych dodatkowych efektów. Na końcu zawsze dobieramy karty. Jeśli w ramach talii tur pojawi się nam zagranie Nemezisa, no to tutaj gra wygląda troszeczkę inaczej. Czyli w momencie, kiedy aktywuje się Nemezis, pierwszą rzecz, którą robimy, sprawdzamy, czy ten Nemezis miał jakieś karty już wcześniej w poprzednich turach zagrane. Może być tak, że karty Nemezisa po prostu na stole będą nam lądowały, będą się pojawiały. Jeśli chodzi o rodzaje kart Nemezis, to mamy 3 rodzaje tych kart w grze. Pierwszy rodzaj kart Nemezisa to są karty ataku. Karty ataku mogą być podstawowe, albo to mogą być karty właśnie tego konkretnego Nemezisa. I teraz mamy to wprost opisane, że jest to karta ataku i mamy jakiś efekt, który musimy wykonać. I teraz w momencie, kiedy ta karta zostanie dobrana przez Nemezisa, to po prostu rozpatrujemy ten efekt i wykonujemy to, co tu jest powiedziane. Jeśli nie jesteśmy w stanie całego efektu robić, to robimy tyle tego efektu, ile jest wskazane na karcie. Druga kwestia to są karty mocy. To są takie karty właśnie też słowem klucz moc. I teraz karty mocy mogą, jak ta karta, mieć po prostu opisane coś po słowie kluczowym moc, mogą jeszcze przed tą treścią mieć coś, co się dzieje natychmiast. I teraz w momencie odkrycia tej karty wykonujemy tylko to, co jest napisane w tej sekcji natychmiast. To, co jest w sekcji mocy, w ogóle na to nie patrzymy, na to nie zwracamy uwagi. Jedyne, co nas interesuje, to jest wartość tej mocy. W tym przypadku mamy 3 mocy, więc bierzemy 3 znaczniki mocy z naszych zasobów i po prostu umieszczamy te 3 znaczniki mocy na tej karcie. W momencie, kiedy dojdzie właśnie do aktywacji naszego Nemezis, a ta karta była w poprzedniej jego aktywacji zagrana, to w tym momencie jedyne co robimy, to usuwamy znacznik mocy. To znaczy, że to zaklęcie się ładuje, ono jeszcze przez 2 tury nic nam nie zrobi. Ale w sytuacji, kiedy będzie tura Nemezisa i on będzie miał już tylko jeden znacznik i ściągamy ten ostatni znacznik, to natychmiastowo rozpatrujemy również to, co jest opisane w tej sekcji mocy. I wtedy po prostu ta karta nas afektuje. Po rozpatrzeniu jej efektu spada na stos kart odrzuconych Nemezis. Karty ataku od razu spadają na stos kart odrzuconych Nemezis. Może być tak, że karty mocy będą miały efekt aby odrzucić i wtedy jeśli będzie efekt aby odrzucić, to dowolny gracz w swojej turze będzie musiał wykonać działanie, które na tym aby odrzucić jest opisane, żeby tej karty mocy się pozbyć i wtedy nieważne ile ta karta mocy miała na sobie ładunków, jeśli gracz spełni zasadę aby odrzucić, to w tym momencie razem z tymi ładunkami ta karta po prostu nam spada na odrzut, zapominamy o niej i ona się nie aktywuje, nic się z nią więcej nie dzieje. Ostatni rodzaj kart, które mamy u Nemezisa, to są karty popleczników. Karty popleczników różnią się tym, że mają jakieś swoje punkty życia, czyli ci poplecznicy będą mieli jakieś swoje efekty. I znowu, jeśli na popleczniku będziemy mieli jakiś efekt natychmiast, to musimy go rozpatrzyć zaraz po wyłożeniu. Jeśli efekt jest opisany jako efekt trwały,
to w pierwszej turze po wyłożeniu poplecznika nie rozpatrujemy tego efektu. Dopiero przy kolejnej aktywacji ten efekt będzie rozpatrywany. No i tutaj oczywiście znowu, jeśli możemy go rozpatrzyć, rozpatrujemy go w całości, jeśli nie, to w największej jego części. Jeśli uda nam się sklepać poplecznika do zera, to w tym momencie ten poplecznik po prostu spada na 100 z kart odrzuconych. To, co jest jeszcze istotne, to w momencie, kiedy będziemy grali kolejne tury Nemezisa i on na przykład będzie miał, powiedzmy, w jednej turze będzie miał jedną kartę mocy, którą dołożył i w kolejnej turze będzie miał kolejną kartę mocy, to zawsze będziemy te karty rozpatrywali, ich efekty od najstarszej zagranej do najnowszej. To może mieć znaczenie w momencie, kiedy na przykład tutaj mamy obie mocy 2, tak? Czyli one, jeśli zostaną do końca w grze do ich aktywacji, to najpierw aktywuje się karta z lewej strony, która pierwsza została zagrana, później dopiero aktywuje się i rozpatrzy karta, która jest z prawej strony zagrana. Więc tutaj ważne będzie to, żeby te karty dokładać w odpowiedniej kolejności po prostu w sytuacji, gdy te karty będziemy dobierali. No i teraz, jak wygląda właśnie ta tura Nemezisa? Najpierw rozpatrujemy te karty, które są zagrane. Jeśli to jest pierwsza tura Nemezisa, no to tak naprawdę niczego nie rozpatrujemy. Później w tej turze Nemezisa dobieramy wierzchnią kartę z tej talii. No i sprawdzamy, co to jest. To, co sobie mówiliśmy. Jeśli to jest atak, rozpatrujemy go od razu. Jeśli to jest moc, to kładziemy ją z tymi żetonami mocy, rozpatrujemy efekt natychmiast. Reszta zostaje. Jeśli to jest poplecznik, wkładamy go, kładziemy na nim punkty życia. Jeśli ma natychmiast, rozpatrujemy. Jeśli ma trwały, to po prostu czekamy, aż będzie kolejna aktywacja Nemezisa. No i teraz tyle, jeśli chodzi o fazę Nemezis. Może on mieć jakieś swoje dodatkowe, wiadomo, warianty, zasady, ale to wszystko tutaj na tej karcie Nemezis jest opisane. Wtedy już sprawdzamy sobie każdorazowo dla konkretnego Nemezis, co tam on dodatkowo jeszcze może robić. W sytuacji, gdyby talia tur nam się po prostu wyczerpała, czyli powiedzmy, że Nemezis wykonał swoją akcję, teraz będzie wykonywał akcję gracz numer 2, gracz numer 2 zakończy swoją turę i nie mamy żadnej karty do dobrania, po prostu bierzemy te karty kolejności tur i je tasujemy. Talię tur zawsze będziemy tasowali w momencie, kiedy ta talia po prostu nam się wyczerpie, no i odkrywamy pierwszą kartę dla kolejnego gracza, tak? Czyli może być sytuacja, w której na przykład Nemezis aktywuje się dwa razy pod rząd, skończą się karty, przetasujemy karty i on się aktywuje po raz trzeci, a nawet po raz czwarty. To może być, tutaj nic źle nie robicie, taka sytuacja może mieć miejsce. Może być tak, że ten Nemezis przez parę tur się nie będzie odpalał, bo też taki będziemy mieli dociąg. Dobra, ostatnia kwestia, jeśli chodzi o zasady, o której chcę powiedzieć, to jest kwestia tego wyczerpania. Jak już wcześniej mówiłem, każdy z graczy posiada 10 punktów życia na start, czyli te punkty życia sobie układamy na naszej planszetce, czy ja potrafię liczyć, potrafię, ok. Mamy 10 znaczników, jeśli jakiś efekt z gry mówi nam o tym, że musimy stracić życie, no to po prostu te znaczniki odrzucamy. Nigdy nie możemy mieć więcej życia niż ten standardowy stan, czyli nie mogę się leczyć ponad to. Podobnie jest z Nemezisem oraz z Gravehold. Oni również nie mogą wbić na wyższy poziom. No i teraz ja będę wykonywał jakieś swoje rzeczy. Załóżmy, że dojdzie do tego, że po prostu coś mnie tak bardzo mocno zaafektuje, że ja stracę ostatnie punkty życia. Co się wtedy dzieje? W momencie, kiedy je straciłem, musimy wykonać cztery kolejne punkty. Po pierwsze, dokonujemy dwukrotnego wyzwolenia. Jak już wcześniej wspomniałem, każdy Nemezis ma jakieś swoje wyzwolenie i te wyzwolenie po prostu rozpatrujemy. To są rzeczy, których nie chcemy rozpatrywać, to są negatywne efekty, które będą nas kopały po tyłku, więc staramy się do tego nie doprowadzać. Po drugie, to co muszę zrobić, to niszczę jedną ze swoich bram. Ja sobie wybieram którą, to może być brama otwarta, to może być brama zamknięta, nie ma to znaczenia. Jeśli niszczę bramę, na której było zaklęcie, to te zaklęcie spada mi na 100 z kart odrzuconych i brama się niszczy, tak? Te zaklęcie do mnie jakby wraca. Kolejna sprawa to jest odrzucenie wszystkich swoich ładunków. Jeśli miałem jakieś ładunki, to je po prostu natychmiastowo tracę. No i gdybym dostał tych obrażeń więcej, załóżmy, że byłem na jednym punkcie życia i dostałem 3 obrażenia od Nemezis, tak? Czyli ten jeden punkt mi spada, jeszcze 2 obrażenia muszą wejść. To pozostałe obrażenia mnożę razy 2, czyli to będą 4 obrażenia i te obrażenia wchodzą w Gravehold i on po prostu otrzymuje te obrażenia za mnie. I teraz, jeśli jestem graczem wyczerpanym, to za każdym razem, jeśli mam dostać jakiekolwiek obrażenia, to te obrażenia mnożę razy 2 i one wchodzą w Gravehold. Zawsze.
Druga sprawa, jeśli jestem wyczerpany, nie mogę się wyleczyć, nie mogę dostać żadnych punktów życia. Ja po prostu jestem wyczerpany już do końca gry. Trzecia sprawa, jeśli jeden gracz będzie wyczerpany i drugi zostanie wyczerpany, gra się momentalnie kończy i nie dogrywamy nic więcej. I jeszcze jeden taki kruczek. Niektóre karty Nemezisa mają powiedziane, że na przykład gracz z najmniejszą ilością punktów życia otrzymuje obrażenia. W sytuacji, gdybym ja był wyczerpany, czyli nie mam w ogóle punktów życia, a Teos miałby jakieś punkty życia, to Teos będzie afektowany przez tą kartę jako gracz, który ma tych punktów życia najmniej, bo jeszcze jakiekolwiek ma. Ja już nie mam w ogóle tych punktów życia, więc wtedy mnie to nie tyczy. I druga kwestia, jeśli chodzi o to rozpatrywanie kart, bo to jest taka zasada jakby uniwersalna. Jeśli gra mówi o tym, że powiedzmy gracze, którzy mają najwięcej zaklęć na bramach przygotowanych, gracz, który ma najwięcej zaklęć przygotowanych na bramach, otrzymuje obrażenia, a będziemy mieli z Teosem tyle samo zaklęć na bramach przygotowanych, to my jako gracze decydujemy, kogo będzie to afektowało. Czyli nie ma takiego podwójnego karania, jeśli w czymś remisujemy. Po prostu wtedy sami między sobą wybieramy, co się będzie działo. I tak naprawdę tyle. Nie mamy tutaj jakiegoś limitu rund. Jedyny nasz limit to, jak już mówiłem, życie Gravehold, życie Nemezisa, talia Nemezisa oraz nasze życie, jeśli chodzi właśnie o wyczerpanie. I w tym momencie, jeśli uda nam się wygrać bądź przegrać, to gra się kończy. Wszyscy gracze wygrywają bądź wszyscy gracze przegrywają. Czy jakieś pytanie na czacie? Coś nie było pytań, jeśli chodzi. Nie było pytań, jeśli chodzi o czat. O czat, tak. Jeśli chodzi o Eons Enda. Eons Enda, Eons, tak Enda, jest. Eons. Eons, Eons. Okej, no to jeśli nie było pytań, to słuchajcie, możemy przejść sobie do kolejnych sekcji, ale zanim to zrobimy, to musimy serdecznie podziękować naszym patronom, dzięki którym te materiały mogą powstawać, czyli Wspieracz Animowy, Rizor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Dorosły Osobnik, Zakazany Nick, Kawa, Gary, Śpiechu oraz Abba. To są osoby, dzięki którym możemy nagrywać, możemy tworzyć, dzięki którym możemy się uzewnętrzniać. Bardzo serdecznie im za to dziękujemy. Jeśli chcielibyście dołączyć do tych cudownych ludzi, to na czacie pojawił się link do naszego profilu patron. Również znajdziecie ten link na naszym, w opisie naszego filmu na kanale YouTube. Zapraszamy Was również na naszego Discorda. Na Discordzie znajdziecie masę cudownych osób, które bardzo chętnie z Wami porozmawiają o grach, pośmieją się przy słucharkach, czy wyślą jakieś fotki jedzenia bądź jakichś zwierzaków. Kolejność dowolna. No i ostatnia kwestia, jeśli tego jeszcze nie robicie, serdecznie Was zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. To bardzo motywuje nas do dalszego działania i też otwiera kręgi dalszych osób, które mogą oglądać nasze materiały, za co Wam ślicznie dziękujemy. To były zasady gry Eons End i za chwilkę ruszamy z pełną rozgrywką dwuosobową, także nie uciekajcie zbyt daleko, byryby, zaraz wracamy. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.